Kwiat, żeby mógł być autentycznie piękny i swobodnie przeżywający siebie w świecie, wyzwala się z ograniczających go instynktownie determinant. Staje się aktualny dla siebie tylko w ten sposób, gdy rdzeń mentalnej świadomości denotuje jego piękno. Takie piękno, które wielość konstytucji psychicznych organizacji zechce utrwalać, sprzyja właściwemu naśladownictwu i kształtowaniu jednostek doświadczających miłości osadzonej we władzy mentalnej. Jak zauważymy, nie o naukę tu chodzi, ale o milczącą supremację etyczną. Miłość, o czym wspominaliśmy, jest szczególną dbałością o rozwój jednostek pozostających w jakiejkolwiek zależności. Innymi słowy, świadomość kształtowania człowieka płodnego, kulturotwórczo zdolnego, odpowiedzialnego moralnie, jest dla nas wartością, której mierzyć z niczym innym nie możemy. Zarówno materializm, sensualizm empiryczny, jak i wszelkie formy przyjemności mają dla nas niewielkie znaczenie afektywne. Jako członkowie wspólnoty jesteśmy walentnymi egoistami. Obcujemy bowiem z możliwością ciągłej gradacji i wzrostu. Tym samym pragniemy, by inni mieli z nas więcej korzyści. Otwieramy się zatem dialektycznie i jesteśmy zdolni do zapłodnienia intelektualnego. Żeby człowiek zechciał być moralny i tworzył obyczaj etyczny określający działanie w krytycznym myśleniu i sprzeciwie względem deprawacji i niesprawiedliwości, musi mieć ku temu znaczący powód. To jest istotne. Nie można człowieka zostawić samemu sobie i powiedzieć, jak uczynił to profesor Hartmann, że może z Bogiem zrobić to, co mu się podoba. To jest jego problem religijny. Umysł nie znosi radykalizmu, dlatego harmonia ludzkiej jaźni, harmonia wyrażająca się w szacunku do siebie, a względem tego do innych, wymaga uzasadnienia ja w optymalnej godności, ufającej myślą i intuicji, dążącym do wiarygodnego urzeczywistnienia siebie przed światem, za który chętnie weźmie odpowiedzialność. Dobrym człowiekiem jest ten, który Boga wybierze w przeznaczeniu sobie działania koncentrującego umysł na wnikliwej analizie swego przedmiotu. Jest to człowiek czujny i wsłuchujący się w świętą ideę, by jak najwłaściwiej ukazać światu miłość, jaką do niego żywi. Możemy powiedzieć inaczej, że zajmuje się tym, tylko tym, do czego przeznaczył go Bóg. Śmierć. Rozwiązuje w ten sposób dylemat niezrealizowanej wartości i pragnienie wszelkiej realizacji, gdyż tylko tak może być siebie godzien i w ten sposób szanować innych. Musi tak być, gdyż inaczej jego filozoficzność, godność, do której został przeznaczony przez wyewoluowaną świadomość i wolność, nie zależałyby już od człowieka. Nie dopuści się od żadnych szwindli, ponieważ nie ma wartości wyższej od pokonania rozpaczy egzystencjalnej i niepokoju. Jest to człowiek odważny, a jego twarz jest poważna. Powaga, co już wcześniej mówiłem, jest tu odpowiedzialnością i radością, gdyż pozwala oglądać pierwotną tajemnicę w poczuciu sensu, semantycznego kształtu. Tak też oto rodzi się Bóg w człowieku, a jego wybór ma konotację działania na tle grupy społecznej, rozwiązując problemy dopasowane i zgodne do jego antycypowanego już wówczas wyobrażenia. Koncentracja umysłu na przedmiocie swoich rozważań. Oto okazuje się, że największym błędem ludzkości było pozbawienie jej filozofii, ukazywania śmiertelności na drodze do wewnętrznego geniusza odczuwającego wartości świata i wzbudzającego realizację swojej możności z dala od zachłanności, prowizoryczności i relatywizmu. Wartość człowieka we wspólnocie, obiektywizujące się dzieło jego namysłu, którego produktem jest działanie, zależna jest od wielu czynników, lecz przede wszystkim od tego, jak on sam radzi sobie z pracą, z obrazami asymilowanymi przez psychikę podczas procesu socjalizacji. Świadomość bowiem staje się historycznością pewnych obrazów, fantomów. Możemy o nich mówić, że są dla psychiki wzruszeniami, swego rodzaju obciążeniami pamięci. Nostalgicznym patosem, który z kolei prowadzi bezpośrednio, jeśli nie jest odpowiednio przepracowywany, do powstania determinant, a więc pewnych zakłóceń widoczności, czy raczej przesłonięcia wzroku psychicznego wolności. Determinanta bowiem charakteryzuje człowieka zubożałego w tym sensie, że wartość jego kontemplacji, a zatem zdolność rozumienia współzależności zjawisk i czynników na nie wpływających, uzasadnia stan swojego szczęścia od powodzenia realizowanego przedsięwzięcia, a więc szuka przede wszystkim tych, których będzie mogła eksploatować, a nie doprowadzać do poszerzania władz poznawczych członków organizacji i swoich.
determinacja, a konieczność. Praxis niezdeterminowane staje w pewnym sensie w obyczajowe szranki z determinacją, której przypisuję quasi tożsamość człowieka stającego się produktem cywilizacji, człowieka niezdolnego do aktywnego wpływu na jej rozwój oraz zatracającego własne myślenie w myśleniu ogółu. Wówczas prerogatywa tworzenia wyklucza z niej świadomość wyboru, ponieważ można być wolnym tylko w tym znaczeniu, w jakim się siebie nieustannie porzuca. Redukcja patologicznego czynnika doświadczenia. Idziemy dobrym tropem. Determinacja. Obrazowy schemat funkcjonowania jaźni. Człowiek to jedyne zwierzę zdolne do redukcji zachowań czysto instynktownych, przypisanych naturalnej filogenetyce oraz windykacji twórczego dynamizmu ekspresji mentalnej. Zadanie, jakie postawiła przed gatunkiem ludzkim ewolucja, to świadoma twórczość, czyli rozwój, który jest posłuszny pewnym prawom, danym świadomości, których zmienić nie można. W pierwszej kolejności są to prawa wolności, prawa rozwoju osobowego, jak to już było powiedziane w rozdziale poprzednim. Następnie zaś wolność, jako pewna prawomocność, ujawnia swoją dialogiczność poprzez korelację z etycznym aspektem czasu epoki. To krótkie wprowadzenie w zupełności w tej chwili wystarczy, albowiem wszystko, co istotne dla analizy i opisu zjawiska determinacji, wynika także bezpośrednio z treści rozdziału poprzedniego. Nierozwiązany problem niepokoju egzystencjalnego, lęku amorficznego przed śmiercią, prowadzi do ustanowienia instancji dla tegoż braku wartości określającej stosunek do niej we władzy. Zjawisko to powodowane jest lękiem przed wolnością. Zjawisko to powodowane lękiem przed wolnością pragnie rekompensować sobie absurd, ponieważ tak jest przedstawione śmiertelności, która jest odczuwana jako kara, jakaś mroczna siła próbująca odebrać mu życie i także splugawić go, gdyż etos wolności nie został odsłonięty i nie jaśnieje blaskiem wspaniałomyślności uczestniczącej w budowaniu dzieła, jakim jest on sam i jego praca, na rzecz tego, co naczelne. Tak powstałe zatem ego dąży do dominacji i wyzysku bez względu na formę egzystencji. Jest to bowiem jedyne w tej sytuacji prawo funkcjonowania, gdyż podlega uświadomieniu związanym z biologicznym prawem przetrwania, którego nijak nie może uwiarygodnić pierwotna konstrukcja psychiczna. W tym znaczeniu wola, świadomość wyboru jest ubezwłasnowolnieniem, gdyż decyzje jej skierowane są przeciw temu, jeszcze nieodsłonięty obszar psychiki, co jest przedmiotem jej poszukiwań, czyli gwarancją spokoju i satysfakcji. Wyobraźmy sobie zatem taki umysł. Jak może on działać? W jakim schemacie? Proponuję wyobrazić sobie naczynie wypełnione do połowy wodą. Ten stan obrazuje nam treść podmiotu psychicznego, która wobec możliwości całkowitego wypełnienia naczynia zyskuje świadomość dla usensownienia i realizacji swoich celów. Jednak tutaj treść ta, a zatem to jest istotne, skończoność ludzkiego poznania, a więc uznanie a priori stosunku do pierwotnej prawdy poprzez samą chęć przyjęcia aksjomatu wyboru wolności, nie posiada związku z prerogatywą wynikającą z pracy w obszarze doświadczeń jaźniowych, czyli warunkiem możliwości zaistnienia, zdolności do namysłu nad swoim przedmiotem w korelacji do odczuwania. Natura wskazuje bezsprzecznie obowiązek rozwoju. Człowiek jest bowiem nieprzygotowany do życia. Czas, który staje się motywatorem wszelkiego działania i tworzenia, obiera formę psychologicznego fantomu. Jest to wprawdzie ruch, przy tym można nawet nadać mu własności wigoru, lecz sama potrzeba tegoż pierwotnego urzeczywistnienia siebie została tutaj zatrzymana. Jest to pragnienie, które czeka, zagrożone bezmyślnością, wyrachowaniem i przebiegłością, a przy tym także biernością, ponieważ tworzy percepcję intelektu manipulacyjnego, nawet jeśli objawia się ona tylko w zdolności do manipulowania przedmiotami. Proces wzrostu uniemożliwił szereg czynników, które zakłóciły widoczność na horyzoncie jednostkowej samoantycypacji. Członek naszej wspólnoty, za którego chcemy wziąć odpowiedzialność, funkcjonuje w czasie psychologicznym, ciągłej potrzebie zaspokajania siebie, uznawania swojej wartości na tle grupy, w której społecznie funkcjonuje. Można powiedzieć, że domaga się dobra z zewnątrz, podczas gdy my mamy na uwadze przekierowanie tego działania. Jego zdolność do odróżnienia dobra od zła osadzona jest w polu względnej widoczności, ponieważ tam, gdzie nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla uformowanego ego, zdolny jest dobro urzeczywistniać.
Profesor Witkowski mówił, że mamy szkolnictwo wyższe, ale nie wysokie. Miał tu na myśli tę świadomość, której możliwość percepowania prawdy i demaskowania egzystencjalnych złudzeń pozbawiona jest instancji obserwatora. Ten zakłócony stosunek między prawem moralnym a postawą etyczną powoduje, że nie tylko tworzenie się samej jaźni podmiotu jako już pierwszy akt twórczy uległo patologicznemu skrzywieniu. Jego dalsze projekcje mimo sposobności kształcenia względnej możliwości ciągłego wyboru, a więc potencjalnego i zresztą pozornego wypełniania treści psychicznej, wspomnianego naczynia, nie mogą mieć zdolności samego tworzenia, tegoż poznania ontologicznego, gdyż ego nie może zapomnieć. Ego w rzeczywistości ciągle pamięta o śmierci. W rzeczywistości to zapomnienie jest porzuceniem siebie, pozbawienie siebie możliwości życia dla siebie i swoich korzyści. Stąd też bierna projekcja na horyzoncie życia bezmyślnie dostosowuje się do już istniejącego obrazu, uznając skończoność swego poznania w nieustannym dążeniu do czegoś zwierzęcego i nierozumnego. Jest to poznanie zdeterminowane. W tym miejscu powstaje zatrzymanie rozwoju i bez względu na fakt, że podmiot przyswaja treść, wiedzę, naukę, aspekt wykorzystania tegoż narzędzia podlega relatywizmowi moralnemu. Tu też usytuowana jest mediatyzacja. Problemy tego braku, wynikłego z nieuświadomienia, obserwujemy u profesorów, doktorów, niestety również psychologów, specjalistów i tak zwanych niższych grup społecznych. Nawet popularna postawa ateistów nie jest od tegoż wolna, gdyż nie usensownia podmiotu co do jego kompetencji. Także tu ego ustala swój horyzont poznawczy poprzez zdegradowanie stosunku do aksjologii, czyli jawnej negacji oczekiwań swojej psychiki. Musi zatem urzeczywistnić siebie w kryterium prawdy pozbawionej szacunku i godności, w jakimś subtelnym i horrendalnym dystansie, których pragnie i oczekuje. Nie mówimy jeszcze o świeckim kręgosłupie moralnym, gdyż ten świecki odpowiednik Boga może funkcjonować jedynie bez agitacji wartości moralnej. Negacja jest już w tym wypadku mechanizmem obronnym wynikającym z lęku. W związku negacji z krytycznym myśleniem nie uwierzytelnimy to jednak, gdyż miałaby ona wówczas inną formę. Wobec braku postaw etycznie słusznych, obowiązkowych subiektywnie, związek podmiotu z determinacją jest nie tylko upowszechniony, ale i uznany za konieczność. Umysłowa perspektywa determinacji prowadzi do fatalizmu, czemu zresztą już od początku książkowej wypowiedzi poświęcę szczególną uwagę. Zdeterminowanie, tak dziś powszechne, które zauważymy w epokowej wolności negatywnej, by zaistnieć, osiągnąć sukces i pozycję, uzależnia obszar zdrowia treści psychicznej od wyniku przedsięwzięcia. Zrozumiałe jest, że to, iż cel moich działań wynika z rywalizacji, prowadzi bezpośrednio do antagonizmów i szowinizmu, a także niepojętego cierpienia. Przypadek w tej strukturze to ze wszech miar olbrzymi wstrząs dla zdrowia psychicznego jednostki. Zaburza on zdecydowanie działanie całej struktury. Możemy porównać teraz owo naczynie z wodą do sztormu na morzu. Wówczas woda, jak się domyślamy, znajdzie się także u góry naczynia. Dotyka wtedy źródła, gdyż jemu przypiszemy w drugiej części rozdziału naczynie wypełnione po brzegi. Zatem dopiero wobec tragicznych sytuacji podmiot ma kontakt z pierwotnością swej konstytucji psychicznej. Tu może już w zasadzie nastąpić proces przemiany, czyli uśmiercenia. O ile upadek jest na tyle przekonujący, że członek wspólnoty obdarzy go zaufaniem oraz nada mu instancję prawomocności. Obszar decyzyjny jest kontrolowany w znacznie większym stopniu przez intuicję, globalnie pojmowany instynkt w strukturze poznania zdeterminowanego. Zdecydowanie zaś walentne poznanie ontologiczne operatywy myślowe definiuje wrażliwością na godność, stabilną kondycją emocjonalną, która intuicją kieruje przez stosunek redukcji relatywizmu do określonej sytuacji, ażeby mówiąc inaczej, dobru pozwalać żyć, być. Część organizacji, dodajemy, przeważająca część, jest grupą ujednoliconą, bezzasadnie naśladującą siebie. Status homogeniczny tych jednostek wynika z uprzedmiotowienia. Jaś stała się marnym korelatem szczęścia, choć w rzeczywistości, w zależności od stopnia patologii, jej cierpienie ma różną gradację. Jak mawiał Witkacy, góra gnębi dół, dół gnębi niższy dół, a najniższy dół upodla się całkowicie wobec niemożliwości wywierania wpływu na kształtowanie rzeczywistości.
Jakość wolności ma formę dezaprobaty indyferentyzmu, a zło jest powszechnością. Miłość jest bardzo częstym kierunkiem dążeń ludzkości w tej strukturze egzystencjalnej. Jednak, mimo że zakochanie jest substytutem zapomnienia, daje możliwość tegoż zapomnienia, a więc jest także pragnieniem go. To samo zakochanie działa jak narkotyk. Redukcja rozpaczy istnienia nie zostaje rozwiązana, gdyż podmiot, żeby kochać, nie może kochać siebie w obiekcie zakochania, ale zyskać status miłości do lub w refleksji nad pierwotną potrzebą gatunku ludzkiego. Wznieść się ponad to, co związane z pożądaniem w miłości. Do tej miłości ludzie nie są gotowi, nie aprobują jej, dlatego też obserwujemy marnotrawienie tegoż aktu tworzenia, bo miłość musi być twórcza. Posłuchajmy Erisha Fromma. Właściwe funkcjonowanie w danych okolicznościach to cel charakteru merkantylnego. Sprawia on, że ich reakcje na świat mają naturę głównie korową. Rozum w sensie rozumienia stanowi wyłączną jakość homo sapiens. Inteligencja manipulacyjna, czyli narzędzie urzeczywistnienia praktycznych celów, wspólna jest zwierzętom i człowiekowi. Pozbawiona rozumu jest niebezpieczna, gdyż może skłaniać ludzi do wyborów takich działań, które okazują się autodestrukcyjne z punktu widzenia rozumu. W rzeczywistości im bardziej błyskotliwa jest niekontrolowana inteligencja manipulacyjna, tym bardziej jest niebezpieczna. Determinacja w obrazowej definicji, którą ukułem, jest zespołem cech gatunku ludzkiego koncentrujących jego wysiłki w polu działań i myśli bez względu na różnorodność, w którym ja aksjologiczne nie stanowi funkcji kierującej działaniem i namysłem. Tak ukształtowana indyferencja nie jest koniecznością, lecz całkowicie nierefleksyjną i autorytarną formą rekompensaty wobec uszczerbku, który stał się przyczyną jej upośledzenia. Namysł taki obrazuje podmiot bezpośrednio w zrelatywizowanej moralnie egzystencji, gdyż jego szczęście i sukces uzależnione są jedynie od powodzenia działań, które powziął. A więc dla przedstawionej tu perspektywy filozofii miłości nigdy. Wszystkie sądy, których gradacja jest aktywna w sferze powierzchownej, dotyczącej poznania zdeterminowanego, czyli względności rzeczy, wykluczają zdecydowanie działania konieczne. Tu powstaje już ziarno patologii. Każda teoria jest sensowna, jeśli można ją zobrazować obrazem fizycznym, który nada jej sens i status. Obraz niedenotujący realności wewnętrznej jest obrazem ubogim, ułomnie zakwalifikowanym do rangi wartości, gdyż determinacja pozbawia możliwości ustanowienia takiej rangi. Ilość przyjętych w tej relatywnej koncepcji aksjomatów także redukuje, właściwie eliminuje całkowicie możliwość uznania prawdy za prawdę. To, co dla nas istotne, wynika zatem z obrazu, który inicjuje pewną okoliczność w przestrzeni logicznej. Poświęćmy mu chwilę. Obraz staje się jakąś bliżej nieokreśloną wartością. Jest nią myśl. Musi nią być, skoro ogół myśli, bez względu na to, czy występuje zachodzenie stanów emocjonalnej harmonii, czy nie, staje się obrazem świata. Jest nim wobec tego także muzyka, dzieło sztuki i tym podobne. Kobiety na przykład pragną się uwieczniać, fotografować, być inspiracją dla malarzy. Zauważmy tu związek, że zdając sobie podświadomie sprawę z samej względności materii, uwagę skupiają właśnie na determinacji zatrzymania tego, co upłynie, zmarnieje i w ostateczności zostanie pogrzebane. Tym jednak, co pozostaje, to jest jakby wciąż rozgrywane w dziejowości świata, nie jest już obraz wynikający z determinacji zatrzymania naturalnego procesu starzenia. To jest w istocie forma bezpieczeństwa wobec strachu przed utratą tego, co wyraża determinanta biologiczna, ale właśnie porzucenie strachu i zapomnienie. Jeśli przy tym uznamy
Podając przykład, że Marilyn Monroe jest ikoną popkultury, być może swego rodzaju królową piękna. Nie jestem ekspertem, więc nie wiem. To co nam ten obraz, czyli pozostałość po, pokazuje? Gdzie podziała się wartość uniwersalna tegoż obrazu? System pojęć dotyczący tegoż piękna fizycznego jest całkowicie arbitralny, ponieważ nie można go zdefiniować na podstawie całości danych zmysłowych obrazu. Jest to piękno fizyczne, którego stosunek wartości do ilości przyjętych w nim aksjomatów wyklucza całkowicie pewność tego, że może być piękne. Stopień pewności powinien, tak uważam, być wyrażony w samym doświadczeniu tego, co dany obraz przedstawia, jak się objawia. A więc jego modalność wynika z najwyższej gradacji tego, co nie ma związku z jej względnością. Pozostaje nam zatem pewność sądu na podstawie głównego aksjomatu, czyli wrażliwości na godność, jak muzyka Bacha. Rzeczywistość, która w relatywizmie poszukuje ratunku, to rzeczywistość słaba, aproksymatywna, to aberracja, której okrutny ciężar staje się utrapieniem większej części organizacji. Jeśli zróżnicowanie, które w tym wypadku rozumieć należy jako dowolność wszystkiego, w jakiejkolwiek formie, słowie, czynie i postawie, nie ma solidnego oparcia, to w ten sposób pycha, impertynencja i indyferentyzm negują każdą wartościową myśl, ustanawiając niewiedzę wiedzą. Sokratejskie wiem, że nic nie wiem jest dla umysłu zdeterminowanego nieuzasadnione i pozbawione walorów oraz znamion przekształcenia ironii w inherentną jakość siebie. Trudność z wężem polega na tym, że się dopuściło pokusę z zewnątrz, jak mawiał Kierkegaard, a więc pozwoliło się umysłowi na manierę bierności i inercji, a ta z kolei prowadzi do bezwiednego zaanektowania. Determinacja to stosunkowo marna pokusa. Konieczność. Obrazowy schemat jaśni. O prawidłowym rozwoju człowieka możemy mówić tylko wtedy, gdy pierwotność konstytucji psychicznej pośredniczy w jego wyborze. Wobec tego, co staram się egzemplifikować w książkowej wypowiedzi, celowo ulega odsłonięciu to, co powinno zostać zapomniane, ponieważ sama trafność ujęcia deskrypcji osobowości wynika właśnie z jej milczenia względem odkrycia i rzeczywistej analizy technicznej, jak to czynimy w tej chwili. Samo trwanie w czymś, co zbliża mnie do jakiejś wiedzy o sobie i tego, co w działaniu stymuluje i reguluje stabilność struktury organizacji, przy jednoczesnej agitacji konstytuującej osobowość, jest zaprzeczeniem tego, że może ona trwać. Tu zakłócony jest stosunek społeczny w aspekcie etycznym. Zatem podmiot uzyskuje status konieczności nie przez to, że przyczyna sprawcza posiada aspekt wymuszonego warunku, jaki on sam musi spełnić, gdyż byłaby wówczas zaprzeczeniem tego, że zdolność do wyłonienia ekspresji dynamizmu jego istoty miałaby charakter konieczności. Pojawiająca się na horyzoncie, samo antycypując siebie a priori, postać zmierzająca do zaistnienia na tle wspólnoty i do działania w imię jej dobra jest wynikiem odpowiedniego prowadzenia, a więc szczególnej troski autorytetu, o kształtowanie zależnej jednostki, o czym już wspominałem. Sama zaś postawa naśladownicza daje właśnie asumpt do redukcji czysto instynktownych zachowań, a więc tej dążności do przezwyciężenia zła. Wówczas dopiero możliwa jest niezdeterminowana realizacja tego, co pozostaje w możności członka organizacji, ponieważ z samego założenia nie przyjmuje ona obowiązku nakazu wyrażającego determinanty. Nigdy jednoznacznie nie określimy tego, jak wygląda potencjał kształtujący się jednostkowo, gdyż zdolność samorealizacji zawsze musi mieć charakter czysto subiektywny, a zatem należy według mnie skupić się na opisie metafizycznym, w którym przyjęcie tej niepowtarzalnej postaci stawania się będzie stosunkowo ogólne, a właściwie tak, żeby nie wikłać się w paradoksy i sprzeczności, będzie kierunkiem,
u którego podstaw nie ulegnie zatarciu pierwotny indywidualizm, także sobości przynależąc. Zalecenie, jakie jednostka transponuje i rozszyfrowuje bezpośrednio do własnego położenia, czerpane są z jej możliwości do analizy stanów emocjonalnych i psychicznych rozdzielających doznanie, odczuwanie rzeczywistości na poszczególne części, które wobec kontaktu z innym walentnym aksjologicznie członkiem wspólnoty pozwala je syntezować treść swej gospodarki psychicznej uzasadniającej powód windykacji twórczego realizowania siebie. Ta zależność jest rzeczywiście istotna. Jednak podlegać jej może także czynnik przypadku, który wobec szeregu konfliktowych czy tragicznych wydarzeń, będących świadectwem zdeterminowania, ustala wszelkie rozbieżności, czynniki zakłócające na horyzoncie widoczności, redukując immanentne sprzeczności oraz patologiczne elementy doświadczenia. Zatem wyobraźmy sobie naczynie, tym razem wypełnione wodą. Tak ustanowiona konstytucja psychiczna zyskuje świadomość porządku aksjologicznego, będącego zarówno w oddaleniu, jak i w bliskości, dla usensownienia i realizacji swoich celów, gdyż poznanie w samym zapomnieniu o nim, a więc uznanie a priori stosunku do pierwotności poprzez przyjęcie aksjologii, pozwoliło jej czerpać swoistą rację swojej wartości poprzez wsłuchiwanie się, a więc kontemplację potrzeb wspólnoty, bardzo ważne, którą wyraża w zgodzie ze swoją dzielnością, przedmiotem, specjalizacją, wyizolowany w doświadczeniu jaźniowym. Dąży on zatem do dialektyki ze wspólnotą, lecz należałoby raczej powiedzieć, że zanim coś od stada dostanie, musi wpierw oddać się stadu na służbę. Samo zapomnienie jest tu związane z odważnym kroczeniem ku prawdzie, w którym świadomość eksplikuje szacunek i godność ludzką, tę sprawiedliwość nie tylko słowem, ile czynem, ponieważ nie została przerwana nić między moralnością a postawą. Obraz fizyczny, a więc naoczność, ustala w niej, konstytucji psychicznej, czas metafizyczny w związku ze swobodą i naturalnością, jaką wówczas może wytworzyć. Dlatego Wojciech Przoniak, który grał niezapomnianą rolę Korczaka w filmie Świętej Pamięci Andrzeja Wajdy, powiedział z obawą: nie wiem, czy uda się zagrać metafizykę. Zapraszam w tej chwili Państwa do wysłuchania kolejnego, piątego już odcinka. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.